Nie żyje Benedykt XVI. Były papież zmarł 31 grudnia 2022 roku o 9:34 rano w swoim apartamencie w Watykanie. Kilka dni wcześniej Stolica Apostolska informowała o pogarszającym się stanie zdrowia Józefa Ratzingera. W specjalnym odcinku podcastu Świat posłuchajcie moich archiwalnych nagrań z Watykanu z udziałem byłego papieża, którego pontyfikat miałem okazję obserwować. Posłuchajcie nagrań z kwietnia 2005 roku, kiedy kardynał Józef Ratzinger został wybrany papieżem, oraz z lutego 2013 roku, kiedy jako pierwszy papież od ponad 600 lat ustąpił z urzędu. Mamy połączenie z Rzymem. W Rzymie jest Wojciech Cegielski. Dzień dobry. Witam serdecznie. To, co dzieje się w tej chwili tutaj na Placu Świętego Piotra, to już jest czyste szaleństwo. Plac jest pełen ludzi w tej chwili, co zresztą słychać, karetka próbuje się przebić tutaj przez ten tłum. Jedzie bardzo wolno, co najlepiej świadczy o tym, co tutaj właśnie się dzieje. 40, niech spojrzę na zegarek, 50 w zasadzie już minut temu z okna, z komina nad bazyliką, nad Kaplicą Sykstyńską wydobył się biały dym, co oznacza, że w zasadzie już powinniśmy poznać nazwisko nowego papieża, powinniśmy zobaczyć go w oknie tegoż balkonu, w który teraz wszyscy bardzo uważnie się wpatrują. To jest balkon na samym środku bazyliki. Abemus papam. Eminentissimum ag reverendissimum dominum. Dominum Josephum. Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Ratzinger. Po tak wielkim pontyfikacie, jakim był Jan Paweł II, na jego następcę wybrano skromnego robotnika z winnicy Pana. Tak rozpoczął swoje pierwsze przemówienie nowy papież Benedykt XVI. Kardynał Józef Ratzinger udzielił zebranym błogosławieństwa Urbi et Orbi. Co chwilę słychać było okrzyki z kilku, a może nawet kilkunastu tysięcy gardeł. W górze powiewały flagi różnych narodowości, a plac Świętego Piotra oraz dochodząca do niego Via della Conciliazione były szczelnie wypełnione ludźmi. Kardynał Józef Ratzinger ma 78 lat, od 24 lat jest prefektem Kongregacji Nauki Wiary. Jest też głównym teologiem i strażnikiem doktryny Kościoła. Był jednym z najbliższych współpracowników Jana Pawła II. Po śmierci swojego poprzednika zarządzał Kościołem jako dziekan Kolegium Kardynałów. Habemus Papa! Habemus Papa! Czułam gorąco, nie wiem, to uczucie jest nie do opisania. Będąc tu na placu razem z ludźmi, z tyloma tysiącami, jest to rzecz nieopisana. W mecze dosłownie dostałem SMS-a, że jest już nowy papież, jeszcze nie wiemy kto. A więc pospieszałem wszystkie autobusy. Tutaj już biegliśmy. Habemus papam. Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Ratzinger. W tym konkretnym jednym momencie zadrżało serce? Zadrżało i nawet otworzyłem usta. Po wielkim papieżu, jakim był Jan Paweł II, kardynałowie wybrali mnie, prostego robotnika w winnicy Pana. Jako Niemcy jesteśmy szczęśliwi, że wybrano kardynała Ratzingera. To człowiek, który niesie ze sobą duchowe przesłanie i będzie na pewno dobrym papieżem. Nie jestem katolikiem, ale protestantem, ale myślę, że dobrze się stało, bo jest ciągłość w Kościele. Myślę, że będzie to pontyfikat w dużym stopniu stanowiący kontynuację pontyfikatu Jana Pawła II. Jest przesłanie do wszystkich Polaków. Kochajcie nowego papieża, kochajcie Benedykta XVI. Będziecie wtedy wierni słowom Jana Pawła II. Sancti Apostoli Petrus et Paulus, dequorum potestate et autoritate confidimus. Zgodnie z zapowiedziami, na kilka minut przed 17 papież opuścił swój apartament w Watykanie. Czarną limuzyną odjechał na lądowisko dla śmigłowców. W tym czasie w Bazylice Świętego Piotra biły dzwony, a na placu Świętego Piotra setki ludzi oglądały transmisję na Telebima. Oczywiście, że to w jakimś sensie smutne. Wielu z nas dzisiaj płakało, ale szanujemy jego decyzję i jesteśmy wdzięczni za tak wspaniałego papieża. Śmigłowiec na pokładzie z papieżem nie poleciał jednak do Castel Gandolfo prostą drogą, ale przeleciał m.in. nad Koloseum i nad Bazyliką na Lateranie.
Wateranie. Po 15 minutach papież wylądował w letniej rezydencji. Po raz ostatni przemówił do zebranych na dziedzińcu. Grazie per la vostra amicizia. Dziękuję za waszą przyjaźń i waszą miłość. Od 8 wieczorem nie jestem już papieżem Kościoła katolickiego, ale jestem po prostu pielgrzymem, który rozpoczyna ostatni etap pielgrzymki na tej ziemi. Punktualnie o 20 drzwi do Castel Gandolfo zamknęły się, a gwardziści szwajcarscy uroczyście przekazali opiekę nad papieżem emerytem watykańskim żandarmom. Sit nomen Domini benedictum. Benedykt XVI spędzi w Castel Gandolfo około 2 miesięcy. Zachowa wybrane w czasie konklawe imię, choć w niewielkim stopniu zmieni się jego ubiór. Będzie nosił białą sutannę, tyle że bez pelerynki. Nie będzie już nosił czerwonych butów, ale brązowe, podarowane mu w czasie pielgrzymki w Meksyku. Tłumaczy ksiądz Tomasz Rosica. Papież emeryt wróci do Watykanu za około 2 miesiące i zamieszka w byłym klasztorze klauzurowym. Stanie się to już po konklawe, które ma wybrać jego następcę. Abemus papam! Było popołudnie 19 kwietnia 2005 roku. Dominum Josephum, kardynałem Ratzinger. Po ponad dobie od rozpoczęcia konklawy kardynałowie obwieścili światu, że wybrali nowego papieża, Józefa Ratzingera, który przyjął imię Benedykta XVI. W metrze dosłownie dostałem SMS-a, że jest już nowy papież, jeszcze nie wiemy kto, a więc pospieszałem wszystkie autobusy. Tutaj już biegliśmy. Nowy papież już w pierwszych słowach nawiązał do swojego wielkiego poprzednika. Dopo. Il grande papa Giovanni Paolo II. Po wielkim papieżu, jakim był Jan Paweł II, kardynałowie wybrali mnie, prostego robotnika w winnicy Pana. Nawiązań do Jana Pawła II w pierwszych tygodniach pontyfikatu było zresztą wiele. Pierwszą pielgrzymkę Benedykt XVI pojechał na Światowe Dni Młodzieży do Niemiec. Rok po objęciu urzędu przyjechał do Polski. Papież Niemiec odwiedził m.in. były obóz koncentracyjny w Auschwitz-Birkenau. Mówić w tym miejscu kaźni i niezliczonych zbrodni przeciwko Bogu i człowiekowi, nie mających sobie równych w historii, jest rzeczą prawie niemożliwą, a szczególnie trudną i przygnębiającą dla chrześcijanina, dla papieża, który pochodzi z Niemiec. W kolejnych latach pontyfikatu papież odwiedził m.in. Stany Zjednoczone, Izrael, Turcję, Kamerun, Maltę, Chorwację czy Hiszpanię. Wzorem poprzednika spotykał się z młodzieżą, ale także z politykami, także tymi nielubianymi przez Zachód, jak na przykład z Raulem i Fidelem Castro na Kubie. Już w samolocie Ojciec Święty, odnosząc się do tej wizyty na Kubie, mówił o tym, że system marksistowski, tak jak został pojęty, już się przeżył, jest nieaktualny, nie odpowiada rzeczywistości. Mówił wtedy dominikanin z Katolickiej Agencji Informacyjnej ojciec Stanisław Tasiemski. Ale pontyfikat Benedykta XVI to też seria trudnych momentów. Niefortunne sformułowania podczas przemówienia w Ratyzbonie, kolejne skandale pedofilskie z przeszłości, o których informowały media, czy w końcu wyciek tajnych dokumentów nazywane aferą VatiLeaks. To ostatnie miało rzekomo przypieczętować decyzję Benedykta o abdykacji. Decyzję, którą sam papież tłumaczył wiekiem i stanem zdrowia. W ostatnich miesiącach siła ciała i ducha osłabła we mnie na tyle, że muszę uznać moją niezdolność do dobrego wykonywania powierzonej mi posługi. W czasie pontyfikatu Benedykta XVI z kurii rzymskiej zniknęło wielu Polaków, którzy pracowali tu za czasów Jana Pawła II. Osobisty sekretarz papieża Polaka, dzisiaj kardynał Stanisław Dziwisz, został mianowany biskupem krakowskim, a drugi sekretarz Mieczysław Mokrzycki trafił do Lwowa. W czasie ostatnich 8 lat Benedykt XVI mianował też 90 kardynałów. Większość z nich będzie w najbliższych dniach wybierać nowego papieża.